Cześć, witam serdecznie na kanale! Dzisiaj porozmawiamy sobie o pisaniu na maturze rozszerzonej. Zadanie 10 na maturze to wypowiedź pisemna, gdzie szanowna CKE prosi Was o napisanie od 200 do 250 słów na wybrany temat. Na wybrany jeden z dwóch, bo do wyboru są dwa. I chociaż do wyboru są dwa, to wystąpić mogą cztery rodzaje wypowiedzi pisemnej. Artykuł, list formalny, rozprawka za i przeciw i rozprawka wyrażająca opinię. Przy czym trzeba dodać, że rozprawka jest zawsze. A więc mamy rozprawkę plus albo artykuł, albo list. I będę bardzo uparty, bardzo podkreślając, że najlepiej napisać rozprawkę. Choćby nie wiem, jak łatwy wydawał Wam się artykuł, albo jak fajny temat listu, to tylko Wam się wydaje. Bardzo! To jest matura. Nie dostajecie żadnej premii za to, że wybraliście trudniejszy temat, albo trudniejszą formę pisemną. Rozprawkę napisać najłatwiej. Ale okej. Jeżeli starczy nam czasu przed maturą, a pewnie starczy, to porozmawiamy sobie w tym roku też o artykule i o liście. Ale dzisiaj rozmawiamy o rozprawce. Zrobiłem już na ten temat filmik w 2018 roku. Miałem wtedy dużo słabszy dźwięk, ale ogólnie byłem już całkiem niegłupi, więc serdecznie polecam. Ale jest jedno ale, które zostało zresztą wyrażone w iluś tam komentarzach pod spodem, pod tym filmikiem. Omówiłem tylko tak zwany for and against essay, czyli rozprawkę za i przeciw. Nie wspominając nic o opinion essay, czyli rozprawce wyrażającej opinię. Jest ku temu powód. Po pierwsze, spieszyło mi się do tego, żeby w 2018 roku zdążyć omówić wszystko przed maturą. A po drugie, od 2005 roku, czyli od kiedy matura wygląda mniej więcej tak, jak wygląda, z jakimiś tam pomniejszymi zmianami po drodze, nie było opinion essay na maturze. 15 matur już. 15? Dużo matur już było. I zawsze jest for and against essay. A nigdy nie było opinion essay. Ale okej. Może w tym roku będzie. Who knows? Skoro w tym roku mamy czas, to może nie warto ryzykować i opowiedzieć sobie też coś o tym. Ale żeby nie było nudno, to w sumie opowiemy sobie o obydwu. Za i przeciw, czyli innymi słowy for and against essay. I wyrażające opinie, czyli innymi słowy opinion essay. I moi drodzy, obydwie te rozprawki powinny składać się z czterech paragrafów. Po pierwsze oczywiście wstęp. We wstępie musicie zawrzeć tak zwaną tezę, którą zapewne straszą Was wasi angliści. Tymczasem nie jest to nic specjalnie trudnego. Musicie we wstępie zapowiedzieć zawartość tekstową oraz typ rozprawki. Tylko tyle i aż tyle. Zapowiedzieć zawartość i zapowiedzieć typ. A więc o czym będziecie pisać i czy będzie to zwykłe for and against, czy nieco bardziej kombinowane opinion. Tyle. Zaraz jeszcze wrócimy do tego, jak to tak dokładnie zrobić, a tymczasem tak zwana część główna rozprawki, czyli drugi i trzeci paragraf. I to między innymi tutaj te rozprawki będą się między sobą rzeczywiście różnić. W przypadku rozprawki za i przeciw, najłatwiej jest podzielić to za i przeciw pomiędzy właśnie paragrafy. W drugim zrobić za, a w trzecim przeciw. Oczywiście można też odwrotnie, w drugim przeciw, a w trzecim za. To zupełnie bez różnicy. Ważne, żeby było to ładnie widoczne i posegregowane, wtedy jest po prostu najłatwiej. I tu powinny się znaleźć dwa, trzy rozwinięte argumenty. Rozwinięte. O tym też za chwilę. W rozprawce wyrażającej opinię wygląda to nieco inaczej. W drugim paragrafie powinniśmy się skupić na naszej opinii i podać tam najlepiej ze trzy rozwinięte argumenty popierające tą opinię, a w trzecim paragrafie pokazać jeszcze, no powiedzmy, jeden kontrargument. I naprawdę jeden. Chodzi o to, żeby tego było sporo więcej niż tego. Także myślę, że to 3-1 jest tutaj naprawdę najlepiej dobrane. W końcu wyrażamy pewną opinię. Wcale nie udajemy, że chcemy być bezstronni, tak jak tutaj. Jasne? Bardzo. No i oczywiście podsumowanie. I tu znowu będzie pewna różnica. W rozprawce za i przeciw możecie się odnieść do tematu, możecie się odnieść do wstępu, tylko trochę go inaczej ująć, trochę sparafrazować to, co napisaliście we wstępie i możecie zawrzeć waszą subiektywną opinię. Możecie. Nie trzeba, bo w końcu to jest za i przeciw, ale można. Tylko, że już na samym końcu. A w opinion essay wy podsumowujecie tą całą argumentację i jeszcze raz podkreślacie, bo musicie to zrobić, jaka jest wasza opinia w tej sprawie. A więc tu można wyrazić opinię i to niekoniecznie jakoś tak bardzo mocno, to może być zrównoważone, tak nie jestem pewien, ale może chyba jednak tak. A tutaj musi być ta opinia i to dobrze, żeby była mocna, ona musi być wyraźnie widoczna.
Mhm, jasne. I teraz jak to wszystko zrobić, żeby było dobrze? Najlepiej używając konkretnych wyrażeń. Zaczniemy sobie od wstępu. Wstęp do obydwu tych rozprawek najładniej, najlepiej, najbardziej też, powiedziałbym wręcz efektywnie, zacząć od pytania. Ale pytania konkretnie skierowanego do odbiorcy. Na przykład, have you ever? Czy ty kiedykolwiek? Czy ty kiedykolwiek o czymś myślałeś? Czy ty kiedykolwiek coś zrobiłeś? Oczywiście w nawiązaniu do tematu. Ale żebyśmy sobie tak sucho o tym nie rozmawiali, popatrzmy sobie na przykłady tematów rozprawek. Rozprawka za i przeciw. Coraz częściej pojawiają się propozycje wprowadzenia zakazu wjazdu samochodów do centrum miast. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony wprowadzenia takiego zakazu. No i co wtedy? Have you ever thought about banning cars from city centers? Czy kiedykolwiek myślałeś o zakazie wjazdu dla samochodów do centrów miast? Have you ever thought about all those cars in city centers? Czy kiedykolwiek myślałeś o tych wszystkich samochodach w centrach miast? Co myślicie? Fajny początek, nie? To popatrzmy teraz na przykład rozprawki opiniującej. Najważniejszych rzeczy w życiu nie można kupić za pieniądze. Napisz rozprawkę wyrażającą twoją opinię na ten temat. Have you ever thought whether you can buy everything for money? Czy myślałeś kiedyś o tym, czy można kupić wszystko za pieniądze? Have you ever thought whether rich people are happy? Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy bogaci ludzie są szczęśliwi? Patrzcie, jak fajnie. Teraz tylko rozwinięcie tego pytania będzie inne w zależności od tym, czy będziemy pisać to, czy to. Bo jak już wspomniałem, w rozprawce opiniującej dobrze jest zawrzeć swoją opinię już we wstępie. A więc tak, w przypadku rozprawki z opinią dobrze pociągnąć takim sformułowaniem. I am of the opinion that. Jestem zdania, że. Albo I am convinced that. Jestem przekonany, że. I am convinced that it's absolutely impossible. Jestem przekonany, że kupienie wszystkiego za pieniądze jest absolutnie niemożliwe. Natomiast w przypadku rozprawki za i przeciw, dobrze jest pojechać jakimś takim banałem, że no cóż, właściwie to jest różne za i przeciw. Na przykład, obviously there are advantages as well as disadvantages of. Oczywiście są zarówno plusy, jak i minusy, zarówno wady, jak i zalety. Czego? Tego zakazu, czy tego rozwiązania. Of this solution. I mamy piękny wstęp i mamy postawioną tezę. Tezę. Zapowiedzieliśmy zawartość i zapowiedzieliśmy typ rozprawki. Tutaj podając już swoją opinię, a tutaj twierdząc, że są różne za i przeciw. Nie taka teza straszna. Idziemy dalej. W drugim paragrafie mamy za zadanie wprowadzić nasze argumenty. I nieważne, czy jest to jedna rozprawka, czy druga, najfajniej jest zacząć od, to begin with, zaczynając od, ewentualnie, first of all, i wprowadzacie pierwszy argument. Drugi argument, secondly, moreover, i trzeci argument, what is more, in addition to this, co więcej, w dodatku. I zobaczcie, jak ładnie wprowadzone trzy argumenty. Jeżeli jest to rozprawka wyrażająca opinię, podając ten trzeci argument, warto też użyć last but not least, czyli takie nie mniej ważne, nie mniej istotne jest to, że. Ale najczęściej używamy tego, jak już podajemy jakiś ostatni argument. W tym przypadku ostatni argument wyrażający naszą opinię. Jeżeli jest to jednak za i przeciw, warto sobie to wyrażenie przytrzymać do końca trzeciego paragrafu, którym z kolei możemy użyć on the other hand, czyli z drugiej strony, po angielsku na drugiej ręce. Mamy takie argumenty. I to zarówno do jednej, jak i do drugiej rozprawki, bo tu wchodzimy z drugą rzeczywiście stroną, z tym albo przeciw, albo za, ewentualnie z tym, z czym się nie zgadzamy. I jeżeli mamy do czynienia z opinion essay, on the other hand właściwie nam wystarczy, bo potrzebujemy tylko jednego kontrargumentu. Ale jeżeli mamy za i przeciw, to idziemy dalej. Furthermore, apart from this, i mamy kolejny argument. Na koniec, najfajniej użyć last but not least. Oczywiście na koniec za i przeciw. Jasne? No to jeszcze podsumowanie. Pasujące do obydwu typów. To conclude, to sum up, all things considered, z których każdy właściwie oznacza mniej więcej podsumowując. I tu warto powiedzieć coś w rodzaju it is a very complicated issue. To sum up, it is a very complicated issue. Podsumowując, no jest to wszystko bardzo skomplikowane. Po czym zakończenie też powinno się odrobinkę różnić, bo w przypadku zwyczajnej rozprawki za i przeciw my możemy wyrazić tą naszą opinię, ale nie musimy być jakoś strasznie, nie wiem, surowi. A więc najlepiej zrobić to po prostu używając in my opinion. Według mnie, no, taka jest moja opinia, że in my opinion cars should be banned from the city centers. W przypadku rozprawki opiniującej lepiej pojechać czymś mocniejszym. Na przykład I am deeply convinced that. Jestem głęboko przekonany, że. I am deeply convinced that you cannot buy everything for money.
Ta-da! I teraz nie chciałbym strasznie przedłużać, ale jeszcze jedna rzecz do wspomnienia. Te argumenty nie powinny być tylko wymienione. One powinny być uzasadnione. I z tym uczniowie często mają problem. A jak najlepiej uzasadnić swój wybór? Podając przykłady. I najlepiej użyć do tego o takich wyrażeń. For example, for instance, na przykład, such as, including, takich jak, wliczając, in particular, namely, especially. W szczególności, mianowicie, zwłaszcza. I jeszcze ewentualnie for this reason albo as a result. Z tego powodu, w wyniku tego. To Wam naprawdę powinno wystarczyć. Pamiętajcie, że na maturze musicie napisać od 200 do 250 słów. Chociaż tak naprawdę nic się nie dzieje, jeżeli napiszecie od 180 do 280. Nic, to znaczy oficjalnie nie grozi Wam ucięcie punktów. Ale zawsze lepiej napisać krócej niż dłużej, uwierzcie mi. A oceniana jest zgodność z poleceniem, za którą można dostać maksymalnie 5 punktów. Zgodność z poleceniem, czyli taka mieszanka treści i formy. Więc co dokładnie jest napisane, czy odpowiedzieliście na pytanie i czy zrobiliście to zgodnie z formą. Do tego spójność i logika maksymalnie 2 punkty, zakres środków językowych 3 i poprawność środków językowych też 3. Poprawność to wiadomo co to, zakres to po prostu bogactwo, zarówno jeśli chodzi o słówka, jak i jeżeli chodzi o użycie danych konstrukcji. Im fajniejszych użyjecie słówek, im fajniejszych użyjecie konstrukcji, tym więcej punktów możecie zdobyć tu, a jeżeli w dodatku zrobicie to poprawnie, to jeszcze tu. Ciężko się zmieścić, żeby ktoś mógł sobie teraz zrobić zdjęcie. Ale się starałem, a w razie czego polecam Instagrama Rock Your English, gdzie to zdjęcie będzie już za chwilę. Polecam też Facebooka Rock Your English, polecam Patronite'a Rock Your English, polecam wszystko, co związane z Rock Your English, polecam pokazać ten film znajomym, polecam pokazać inne filmy znajomym. Polecam! Oczywiście zakładam, że już mnie subskrybujesz, nie? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do sekcji komentarzy, naprawdę staram się odpowiadać. No. Nie przedłużam już. Dziękuję bardzo uprzejmie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Rock Your English. Bardzo.